Siemanko, moi drodzy, z tej strony Ambros, witam was w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Mighty Magic Clash of Heroes, oczywiście. I Roland został ostatnio ukończony i ostatnio też rozpoczęliśmy Holy Griffin Empire. Tak, teraz właśnie patrzę, że tutaj mamy 9 poziom, 4 godziny spędziliśmy w kampanii i Roland. Wszystkie 11 zadania zostały przez nas zrobione. No i cóż, idziemy do Holy Griffin Empire oraz do Godryka. Tu dopiero gram minutę. No, rozpoczynamy. Będzie zabawa. Mam trochę za dużo serii, muszę coś pokończyć w końcu, ludzie. Naprawdę. Diablo 3 na razie niestety nie będzie robiony. StarCraft 2, nie jestem pewny. Czekaj chwilę, coś muszę sprawdzić. Co tu kurde, kończy opcje. Ustawienia, a nie, tu jest ok. Tak, dostanę nowe DLC, widzę to. Tak, StarCraft 2 na razie mi się nie jest. Epickie bitwy to odchodzi, to już zostaje skończone, bo jednak nie gram teraz multiplayera, jestem za słaby. To mam StarCraft 2, Clash of Heroes, Hoax i teraz jeszcze The Cartel, czyli mam jakby 4 projekty. Hoaxa skończę szybko, to Clash of Heroes trochę dłużej zajmie, StarCraft 2 też trochę dłużej. A The Cartel to jak kolega będzie, no to trochę jest tego, by się przydało, żeby został tylko The Cartel. Ciekawe, czy tu możemy iść, niestety nie. Stać! W tych niespokojnych czasach mieszkańcom nie wolno wchodzić do zamku Imperatora. Cofnij się, chłopcze. Jestem Godryk, syn Lorda Edryka. Muszę mówić z Imperatorem. Syn Lorda Edryka? Ten zdrajca? Straż! Nie pozwólcie mu uciec! Zdrajca? Jak śmiesz! No i musimy my walczyć. On ma łuczników, a my mamy zbrojnych. Pokonaj wroga! Bezlitośnie! Wyssać mu szpik! Oczywiście nie mam żadnej informacji atakującej, on zaczyna. No i 3 tury się robią. No oczywiście mamy inny mur, bo to jest już inna frakcja. Więc ja to mam kurde zrobić, to mam wszędzie po dwóch. Tutaj ich osłabimy. Nasz murek wytrzymał, czyli jest dobrze. Wezwijmy sobie uzupełnienie. Mamy żółtych i tego się pozbędziemy. Na razie mam strasznie mało wojska, zresztą to widać. No to sobie stworzę formację łuczników kolejną. Jezu, ale to powoli wszystko idzie, nie? Godryk ma fajną umiejętność, która tutaj nam postawi tarczę. Ze silną tarczę. 2 zdrowia. Uzupełnienie. Tu sobie postawimy mur. Mur tarcz! The Clash of Tarcza. I dziękujemy po grze. Oh yeah!
plus 57 do doświadczenia. Ja mi się rozwinę na drugi poziom, świetnie. Atak teraz mają maksymalnie 7. I jest Gidys Gucios. 53 złote. No, znało coś. Bić na alarm! Zrace Godryk jest na wolności. Chcą mnie pojmieć. Spróbuję ich zgubić w uliczkach wiodących na zachód. Run, Godryk, run! Uzbrojać się przeciwnym między tymi strażnikami i za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której byłbym z nimi w jednej linii. Wystarczy tutaj patrzeć na nich i opanować ten schemat. Oni będą tu, ci akurat będą cały czas krążyć. I cyk. Pójdziemy najpierw tutaj, ponieważ chcę tą skrzynię zdobyć. Na całe szczęście nasz Godryk dosyć szybko biega. Tu nasz pierwszy przedmiot, pióro Feniksa. Bohater po śmierci jednokrotnie wraca pod bitwę z 1/4 maksymalnego punktu zdrowia. Oczywiście wyposażyć. I szybko. A w ostatniej chwili się udało. I teraz musimy iść tutaj. No, poczekamy, aż ten się schowa tutaj. A my będziemy mogli przejść tutaj. Zgubiliśmy go, ten mały zdrajca. Dorwiemy go prędzej czy później. Nie ominiesz mnie, zdrajco. Nie tylko cię ominę, ale i zmuszę, byś zapłacił za swój przygłupi język. Przydługi język. No i cóż, walczymy. On już ma, teraz ma włóczników, ma łuczników i ma tarczowników. Sorki, Rojo. My zaczynamy. O, jak miło gro. Informacja atakująca. On, Drewil, on mógł tu od razu. To by dostał z dwa ruchy ekstra. No i świetnie. Wezwijmy sobie uzupełnienie. Biały przyszedł, dobra. Tego postawimy tu, a tego tutaj. Świeżnicy są strasznie słabi, już wolałem łuczników tych z Irolan. Oh yeah. Tak i tak. Chodzi o to, żeby ich zablokować. Ci się tutaj przez mur nie przebiją. A jednak nie jest już tak trudno. Czy zawiesać też nie jest aż tak źle.
7, mamy naszą tarczę. Żeśmy wygrali, jej! Zostało tylko 3 punktów zdrowia, czyli nie jest jeszcze gdzie. I 103 doświadczenia, świetnie. Więcej zdrowia, więcej wojsk. Ci też się rozwinęli bardziej. Le drugi, le level. Kasa i kamyki, o! Pst, tutaj! Godryku, syn Lorda. Kto mi się to by, nie wiem, Lorda Edryka. Ośmieliłem się powiedzieć swoim przyjaciółom, że twój ojciec nie był zdrajcą. Hrabia Karlyle z tego powodu skazał mnie na śmierć. Uciekł mi i od tego czasu się ukrywam. Moja rodzina i ja dziękujemy ci, panie. Nie przywykłem do bycia zwierzyną na swych własnych ziemiach. Czy mogę do ciebie dołączyć? Szedłem na północ do gospody pod śpiącym rogaczem. To swoje dla pewnych ludzi, którzy chowali w niełaskę. Otrzymałeś łuczników, świetnie. Ale zobaczmy sobie, co jest jeszcze tutaj w środku. Mamy skrzynię, jak miło. Jakiegoś wampira. Lwia grzywa. Połączone ataki otrzymują dodatkową premię 50% mocy. Nie, dziękuję. Zejdźmy sobie na dół. O. O. Jeżeli byście tego nie zrobili, on by was po chwili zaatakował. I pieniądze. Lubię pieniądze. Z pieniędzy są pyszne. Pogadamy sobie jeszcze z tym typkiem. Hej, szczeniaczku. Szczeniaczku. No jakiś dziwny typek, jakiś może chory umysłowo, nie wiem, dobra. Wolę się do niego nie zbliżać. Oh yeah. Idziemy dalej. Kolejna tura, jeżeli chodzi o okrążanie. O Jezu, dobra, za chwilę teraz przyjdę, moment. Dobrze, moi drodzy, już jestem. Kolejni strażnicy. Muszę patrolować teren w określony sposób. Jeśli go poznam, uniknę pojmania. Oh yeah. Zobaczmy. Tu i za... Dobra. Szybko Godryk. Tak jest. No chyba tak i tak. Z powrotem teraz będą. Ten się cofa. Ten się cofa. No i jeszcze jedno pole kochanienki. I udało nam się. Zgubiliśmy go. Ten mały zdrajca. Dorobimy go prędzej czy później. I se poszli. Najpierw demony wskakują w Irolan, a teraz nawet moja ukochana ojczyzna trafia w objęcie tego szaleństwa. I czemu na oddech Elrata moja rodzina nosi pismo zdrajców? A tu mamy złoto! 300 złota, jestem bogaty, kurde. Wchodzimy dalej do zamku. Gdzieś tam strażników nie było, nie? To się nagrywa. Tak, tu mamy jakieś tam zadanie. Och, nie zapomniałem. Jaka była kombinacja do zamka strzegącego śpiącego rogacza? Zaraz przypomnę sobie dzięki wierszykowi. Niebo niebieskie, trawa zielona, a w żyłach czerwona krew, czyli niebieski, zielony, czerwony. Ta trójka jest ważna. Ta trójka tak ważna jest ona, aż w górę wędruje brew. Ej, cofną się, wstęp tylko dla członków. A jak mam zostać jednym z nich? Jeśli uda ci się mnie pokonać i rozszyfrować kombinację do zamka, wtedy zostaniesz członkiem. Dobra, jesteśmy gotowi. Bitwa na głosy. Czy było tak czerwony? Nie, co ja pierdzielę. Niebieski, zielony, czerwony, tak było. Hmm.
Tu. Myślę, że trzeba je w odpowiedniej kolejności uderzyć, nie, żeby nie było zbyt prosto. On jeszcze tu będzie tego bronił. Cholera jedna. Nie, on nie ma życia. Czerwony jak cegła. Kurde, udzieliło mi się to. Shit. No, zróbmy taką kombinację, która lepiej przeciwnika. Nie tego postawię tu. Oczywiście. A niestety nasze strzały się nie przebiją. Bu. Musiałeś. No to mamy życie w kolipnie, że tak się wyrażą. Bo to jest pierwsze, to jest drugie, to jest trzecie, albo tak. Także czerwony był ostatni. Powiem wam, że niewiele mi to kurde dało. Niestety widzę tutaj z lekka trudności. Niebieski, zielony, czerwony. Taka jest poprawna kombinacja. Tu sobie postawimy mur. Żeby było lej na mur. Dwóch fal atakujących ich on nie zdoła powstrzymać. Tak. I tutaj teraz będziemy musieli zrobić. Nie ma muzyczki, czemu? Weźmiemy tu, usuniemy tego. Zrobię jeszcze jakieś tam uzupełnienie. A tego sobie zrobimy od tak. A co mi tam? A ci się przebiją. Za 3 punkty mi zadadzą obrażenia. Mamy much. Oh yeah. Aby ci urzędnicy się przez nich przebili. Aby. Niech to szlak by trafił ich. No właśnie, dobra. Zjęcy już mur. Tarcza Edryków. Czy Edryka, czy jak mu tam.
Właśnie, to dobrze, taki mur. To jest bardzo dobry. Zdecydowało się. Czyni mi zadane obrażenie za 4, shit. No, mam pióro Feniksa, czyli tam... Czy za 5 pewnie, mam jedno zdrowie. Cholera. Niech go dundach świśnie, albo i dwa, jak będzie trzeba. Ci zaatakują, potem ci. Następnie ja muszę tu sobie ustawić jakąś formację. Nie powstrzymam ich. Pióro Feniksa się zużyje. Tu muszę coś szybko ustawić. Uzupełnienie. Dobra. No, za dwa to mi tam mogą zadać, to mi się nie stanie. Niech dobrze, że on czasami jest idiota, ten komputer. Wygraliśmy. I za to nie jest koniec. Oh yeah! Zwycięstwo! We are the champions! I plus 400 doświadczeń, świetnie! Nie podskoczył dwa poziomy, świetnie!